śniący znalazł się z trzema młodszymi towarzyszami podróży w Liverpool. Była noc i padał deszcz. Powietrze pełne było dymu i sadzy. Wspinali się z zatoki do wyższego centrum. Śniący powiedział: było okropnie ciemno i nieprzyjemnie. I nie mogliśmy zrozumieć, jak to się dzieje, że ludzie tutaj żyją. Rozmawialiśmy o tym i jeden z moich towarzyszy powiedział wystarczająco dobitnie, że jego przyjaciel osiedlił się tutaj, co wszystkich zdumiało. W trakcie rozmowy dotarliśmy do jakiegoś parku w środku miasta. Park był kwadratowy, a na środku znajdowało się jezioro lub duży staw. Kilka ulicznych lamp rozświetlało nieprzeniknioną ciemność i udało mi się dostrzec małą wyspę na jeziorze. Rosło na niej jedno drzewo. Magnolia z czerwonymi kwiatami, która w cudowny sposób stała w wiecznie trwającym świetle słońca. Zauważyłem, że moi towarzysze nie widzieli tego cudu, podczas gdy ja zaczynałem rozumieć, dlaczego ów człowiek